Po zapoznaniu się z 27 wnioskami do nagrody starosty bialskiego Bialskie Talenty za rok 2019 postanawia zawnioskować do starosty bialskiego o przyznanie nagród następującym osobom. W dziedzinie sportu Aleksandra Woźny, w dziedzinie nauki Marek Grom, w dziedzinie kultury Magdalena Anna Pawłowska, Oliwia Spychel. Zgodnie z wyżej wymienionym zarządzeniem kapituła wnioskuje o przyznanie laureatom dyplomów, statuetek oraz nagród pieniężnych w wysokości 500 zł. Dodatkowo ze względu na dużą liczbę wniosków z uzasadnionymi osiągnięciami kandydatów do nagrody kapituła postanowiła wyróżnić dyplomem i nagrodą rzeczową następujące osoby. Leonard Lubina, Małgorzata Chodyka, Aleksandra Marciniuk, Lena Babkiewicz, Grzegorz Radzikowski. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny możemy spotkać się, aby tym najlepszym wręczyć wyróżnienia i podziękowania. W tym roku troszeczkę w innych okolicznościach z racji sytuacji, jaką mamy w kraju. Ale niemniej jednak chciałem bardzo serdecznie Wam podziękować i pogratulować za te Wasze wspaniałe osiągnięcia, ale przede wszystkim dziękuję Wam za to, że tak pięknie promujecie powiat bialski na terenie naszego powiatu, województwa i na terenie kraju. Dzisiaj zechcemy wspólnie z przewodniczącym kapituły, z wicestarostą wręczyć Wam wyróżnienia i podziękowania. Mam ogromną nadzieję, że będzie to też pewna mobilizacja dla Was do dalszej pracy. Serdecznie gratuluję również tym naszym najlepszym maturzystom za tak wspaniałe wyniki, mimo że w tym roku matura no może wypadła troszeczkę gorzej z różnych powodów, ale Wy najlepsi pokazujecie, że jednak można osiągać dobre wyniki i dzisiaj chciałem bardzo, bardzo serdecznie Wam za to podziękować. Również z głębi serca dziękuję Waszym opiekunom, pedagogom. Dziękuję księdzu Wiesławowi za te wspaniałe Wasze osiągnięcia, bo ja rozumiem, że Wy w pewien sposób potraficie też zachęcać i mobilizować tą naszą wspaniałą młodzież do tego, aby osiągali te fajne i wspaniałe wyniki. Raz jeszcze bardzo serdecznie Państwu dziękuję.